Witam was wszystkich bardzo serdecznie i ja jestem demon, a to jest kolejny poradnik do RBG Makera. Standardowe pytanie, czym się dzisiaj zajmiemy? Otóż dzisiaj zajmiemy się taką dość ciekawą sprawą. Oczywiście to nie będzie za to nie będzie za długi poradnik, bo skrypt też nie jest jakoś mocno skomplikowany i długi, więc nie będę miał tu za dużo co do omawiania. Co omawiać? Aczkolwiek skrypt myślę, będzie jest przydatny i raczej warto go tutaj pokazać, żeby po prostu e, nie pokazać Wam, że taki jest, albo nie wiem, jakbyście się zainteresowali, żebyście użyli do gry. A więc, e, standardowo, widzicie w tytule 8, coś o 8 kierunkach, nie wiem jeszcze, jak nazwać ten odcinek, coś mi o 8 kierunkach. A więc ten skrypt pozwala nam. Yy, przełamać takie sztywne chodzenie w, tak jak jest standardowo w programie czyli góra, dół, lewo, prawo i to jest standardowe chodzenie yy, w grze teraz będziemy mogli chodzić też w lewy górny róg lewy yy, lewy górny róg, prawy górny róg yy, prawy, dolny róg, pra lewy, dolny róg czyli będziemy mogli iść na, chodzić na skosy czyli ośmiokierunkowe chodzenie jak to wygląda już wam pokazuję a więc włączamy sobie grę testową dajmy nowa gra i teraz będę chodzę może wezmę joysticka a raczej pada nie joysticka chodzę właśnie do przodu do tyłu znaczy nie to jest do przodu to jest do tyłu lewo, prawo i teraz co się stanie jak nacisnę oba przyciski szt i szt i szt o! Widzicie? Jest! Jej! Wow! Nasz bohater idzie w ośmiu kierunkach. Fuck yeah! No właśnie. Yy, na tym polega cały skrypt. <coughs> I teraz yy, jak on jak on ma, ma działać, powinien działać. Tutaj. To co widzicie jest w graphics i characters musicie dodać pewne dodatkowe, yy, że tak powiem, rzeczy. Ponieważ... Yy, to może skolidować trochę z wy wyborem mm, bohatera, ze skryptem z wyborem bohatera, ponieważ myśmy, byście musieli jakoś to rozkminić, żeby zmieniało grafikę na taką, na jaką jest bohater. I radzę na to uważać. Jeżeli używacie wyboru bohatera na start oraz tego skryptu, no to będziecie musieli kombinować, naprawdę. kombinować, chyba komponować jeszcze mi zaraz z tego wyjdzie. Dobra, jak to działa? Myślę, że działanie jest dość proste i widzicie, jak to wszystko powinno wyglądać. Tutaj, jako numer 1, dajecie grafikę postaci, która chodzi w, górnym prawym, w górny, górny prawy róg, czyli w tą stronę. Dalej, macie grafikę, która idzie w. Znaczy, grafikę postać. Grafikę postaci, która idzie w lewy górny róg, czyli w tą stronę. I teraz, trójka, no to wiadomo, w ten róg. Czyli lewy, dolny, dolny, lewy, nie lewy, dolny, yy, można może być ich chyba i tak, no nieważne i tutaj widzicie, dolny, prawy róg, czyli w tą stronę i yy, właśnie musicie tak nazwać te grafiki, tak jak mówię, z wyborem postaci może to trochę kolidować, bo będziecie musieli jakiś sposób znaleźć, żeby yy, wykrywało wam, yy, jakiego bohatera gracz wybrał, czyli nie wiem, jakoś musicie. Kurde, nie wiem, jakoś warunek dać, że jeżeli jakiś tam bohater jest w teamie, wtedy zmieni zmienną na jeden. I jeżeli to, no nie wiem, nie wiem, naprawdę. Musielibyście pokombinować w skrypcie samym, a to myślę będzie trochę problematyczne. E, aczkolwiek, no, polecam użycie, te, użycie tego zdarzenia... nie zdarzenia. Skryptu, nie zdarzenia. E, polecam użycie tego... Z Kurde, ma, nie wychodzi mi coś dzisiaj mówienie. Polecam Wam używanie tego skryptu. Chociażby dla wygody, no ale jeżeli używacie wyboru bohatera na start, to tak jak mówię, trzeba uważać. A więc to jest cały poradnik. Jak to jeszcze skrypt wygląda? Skrypt wygląda w ten sposób: to jest 197 linijek. Po kolei tutaj. O, widzicie? I zmienić nazwę można tu. Czyli na przykład jeżeli macie jakiegoś bohatera, grafikę bohatera inną niż standardowa, to tutaj musicie zmienić. O tu. Tak um, tutaj. O właśnie, w tych wszystkich ośmiu miejscach musicie tutaj zmienić. Także no, jeżeli używacie jakiejś innej grafiki niż has standardowy. Tutaj. Mm, raz, Zaraz, raz, 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 moment, moment, moment. I tutaj musicie zmienić to na tą, której używa wasza, wasza postać, grafikę. Tutaj, 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 tutaj. E, 3x4, 12. 12 mniej, miejsc ma się do zmiany na tą nazwę, jaka tam jest. Na dokładnie taką samą nazwę. I tutaj jest nazwa tego pliku 3, 4, 2, 1. Myślę, że to jest w miarę logiczne, więc nie muszę tego tłumaczyć. A więc myślę, że to jest tyle na ten filmik. Jeżeli chcecie, to możecie sobie użyć oczywiście tego skryptu. Jak zawsze musicie wkleić autora, a autorem tego skryptu jest kto jest autorem skryptu? Nieznany autor. No to niestety nie da rady, chociaż. No, sorry. Jeżeli byłby autor, to tak, a tak, to nie, nie musicie wklejać, bo po prostu nie ma autora. Albo napisać, że jest skrypt jakiś tam i autor nieznany. <laughs> Cokolwiek. A więc dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na mojego facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i na razie.